Cześć, witam serdecznie, Trygon Wody z horoskopem na kwiecień 2022 rok. Zaczynamy na początku od raka. Tak jak wszystkie trygony, przepraszam za mój głos, ale wychodzi moje chodzenie po rzece sprzed 3 dni. Także zaczynamy. Zdrowie, miłość i życie. Zaczynamy od zdrówka dla raka. Zdrowie u raka w kwietniu 2022 rok. Zdrowie u raka w kwietniu. Zdrowie u raka. Rak. Rak. Kwiecień 2022 rok. Rak. Ok, teraz miłość. Miłość na kwiecień 2022 rok. Zobaczymy, co w miłości. Miłość. Miłość. Skoro tak. Miłość. 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 Rak, kwiecień 2022 rok. Okej? I życie. Zobaczymy tutaj w życiu, co się pokaże. Czy pieniądze, czy kariera, czy... Finanse, jedno i to samo. Czy praca? Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Rady, ostrzeżenia na pewno. Reszta życia, oprócz zdrowia i pieniędzy, znaczy nie zdrowie pieniędzy, tylko zdrowie i miłości. Tą resztę chciałam zobaczyć dla raków. Prócz zdrówka, które już mamy, i prócz miłości. Co jeszcze Wszechświat chce Ci dopowiedzieć? W co możemy jeszcze zaglądnąć? Przyszłość. Co u raka jeszcze w kwietniu będzie? Kwiecień. Kwiecień, rak. Kwiecień, rak. Dobre zmiany będą. Czym się martwisz, ale niepotrzebnie. Będzie lepiej. Czuję się w ogóle, niektórzy mogą się czuć jacyś oszukani przez kogoś. I teraz na początku zajmiemy się zdrowiem. Tutaj macie kartę gór. To znaczy, że powinniście uważać na pewno na zwichnięcia. Tutaj biodra, miejsce, gdzie są uda, pupa, takie różne kostki, bo w ogóle góry to ogólnie są kości. Uważajcie, raki, żebyście gdzieś tam nie łazili i nie skręcili kostki. No ale też, kochani, głowa, to znaczy głowa czasami może boleć, ale ogólnie ja myślę, że to bardziej przy tych kartach to stres, nerwy. Ta karta tutaj wypadła sama i ona pokazuje przeważnie, wiesz, nie dla wszystkich, jeżeli wszystko jest w porządku, to ci się w ogóle nie martw, tylko mówię, co tutaj jakby najczęściej, tak? Ta karta to często mówi o nerki, pęcherz, czasami źle jemy, to możemy się czuć tak jak jakaś choroba lokomocyjna, ale to bardziej wątroba, takie rzeczy, ale to przeważnie przez w stresie jedzenie, to tak, coś takiego. Tutaj, kochani, to też jest układ trawienny, żołądek, to ja myślę, że jak najbardziej coś z pożywieniem i to na szybce przy stresie, przy nerwach wiecznie szybko coś. Co się takiego czuje tutaj dla raka. Też, kochani, plecy. Jednak plecy, bo to jest postawa, tak? Wieża to jest wysoka sylwetka. Przeważnie dla nas tutaj plecy. Mogą Wam boleć czasami plecy. Uważajcie na postawę, jak siedzicie przy komputerze czy gdzieś, tak? Ale i to, co ja mam. Bo mamy tutaj psa.
A pies to jest właśnie głos, struny głosowe, gardło, grtanie. To także na takie rzeczy zwróćcie szczególną uwagę, dobrze? No właśnie. Właśnie. Myślę, ja tak czuję przy tych kartach, to niewłaściwy sposób się odżywiacie. Jakoś mam takie przeczucie, że jedzenie, co ma nie za, za dobre wartości, w pośpiechu, gdzieś tam jakieś może fast foody, aby na szybce. Może też nie wszyscy, tak? Ale jakiś taki przekaz jest. Bardziej chyba bardziej w spokoju zjadajcie posiłki, bez nerwów, bo to jak jemy i się spieszymy, to naprawdę źle wpływa na nas, na nasz układ trawienny, w ogóle potem na nas. A wszystko się zaczyna, jak to się mówi, od jelit. Także uważajcie, jak wy jecie. Ja tak jakoś tak czuję, tak naprawdę. Niektórzy mogą mieć refluks w ogóle. Gardło, refluks możecie odczuwać. Raki. I teraz tak, jeżeli chodzi o miłość, kochani, to jest pięknie, bo musicie rozumieć, że jesteście, zasługujecie tak naprawdę na wiele. Należycie do wszechświata. Ta wasza połówka, jeżeli jesteście sami, samotni, raki, gdzieś jest. Powinniście ją tylko odnaleźć. Może tak naprawdę, ja tak czuję, że spotkacie ludzi i jakoś nie zawsze do was pasuje, nie są tacy, jakbyście chcieli. Jesteście zmieszani z tym wszystkim. O co chodzi w tym życiu? Ja tu mam takie przeczucie przy tych kartach, że powinniście zrozumieć, dla osób samotnych oczywiście, tak? Albo w nieudanych związkach, że jest na pewno gdzieś we wszechświecie osoba, która jest ci pisana. Tak jak to się mówi, twoja bratnia dusza, ale do partnerstwa. Taki twój, powiedzmy, bliźniaczy płomień, który tylko i tak jeden spotykamy, to nie każdy będzie miał takie szczęście, żeby spotkać w tym wcieleniu. Ale jednak możecie czuć takie zagubienie. Krzyczycie do wszechświatu, nie macie odpowiedzi, jeśli chodzi o miłość. Tak jakbyście pytali, dlaczego cały czas powielam jakiś schemat, dlaczego nie ma tej właściwej osoby. Ale powinniście mieć więcej, bardziej zawierzyć dla wszechświatu, tak? Że ma plan i że spotkacie się, nie denerwujcie na pewno. O to chodzi w kwietniu. I też, jeżeli jesteście w jakichś związkach, to pamiętajcie, że pozwólcie, na pewno to troska o to, tak? Troska, ale ten czas jest bardzo dobry, żebyście mogli przezwyciężyć wiele, tak? Żebyście mogli umocnić związek, żebyście mogli dbać o to, żeby on się rozkwitał, żeby on był potężny, żeby był siłą, żeby był oparciem, tak? Myślę, że od was bardzo dużo zależy, tak naprawdę patrząc na te karty. Czy on będzie słaby, czy on będzie silny, czy on będzie zrobiony z deserczek, że zwykły podmuch rozwali, czy on będzie silny jak skała. Myślę, że to od was i w związku macie wielką szansę, żeby przestać się czymś zadręczać, a bardziej wiedzieć, że wszechświat ma dla was duży to plan, jesteście kawałkiem czegoś nieskończonego, tak? I że tak naprawdę możecie zawierzyć i skupić się na detalach, jakich na przykład dana wasza sytuacja, czego wymaga, żeby ten związek był lepszy. No chyba, że uważacie, że już nie ma czego tam szukać w tym związku, no to już wtedy się zaliczacie do singli. Ale jeżeli coś nie pasuje dla was, czy to, czy coś, to pamiętajcie, że tak naprawdę każdy ma jakieś... każdy ma złe chwile, potem przychodzą dobre. Nikt nie ma tak, że się urodzi, zawsze będzie miał dobrze. To znaczy, że no taki plan jest jakby, tak? Że musimy wszystkiego doświadczyć, jak samo w miłości. Myślę, że jak taka wiedza jakaś, przynależności, że nie jesteście sami z tym wszystkim, może wam pomóc w kwietniu. Może nie będziecie tacy pogubieni z tym, gdzie ta moja miłość, czy czemu ta miłość nie jest taka, jakby powinna być. Myślę, że to takie dość głębokie będzie dla was w kwietniu, raki, ale dość proste. Głębokie, ale prosto znaleźć odpowiedź na to wszystko. Tylko trzeba się zagłębić, trzeba zrozumieć i trzeba dbać. Jeżeli na razie jesteś sam, to o siebie, z taką świadomością, że gdzieś ktoś czeka i na pewno przyjdzie. A jak tę osobę masz, no to powinniście dbać o siebie nawzajem, żeby to było silniejsze, tak? Z większą nadzieją. Na pewno z dbaniem o to, ale też włożenie w to nadziei, że to będzie kwitło, rozkwitało, tak?
I teraz, jeżeli chodzi u raka o zupełnie inne sfery życia, to gdzieś jest dobry początek dla ciebie. Widzę, że tak naprawdę bardzo dużo się martwisz o coś i o tym mówię, o te trzy karty. Tak naprawdę jest ci ciężko, jest ci, uważasz, że nie zasłużyłeś na to, tak? Nie wiesz za bardzo, jak z tej sytuacji wyjść, źle sypiasz może, dużo jest myśli, martwisz się. Czujesz, że czasami może niedobre wybory dokonujesz, bo masz żal do siebie, pretensje, też taki niesmak do siebie, że dlaczego tak jest, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się stało, dlaczego takich ludzi spotykam. Jest dużo jakiegoś żalu w tobie. Takie dużo pytań dlaczego, gdzie są te odpowiedzi na te wszystkie pytania. Tutaj masz piątka kielichów, to jest pokazane właśnie, że możesz się frustrować, skupiasz się też na bardzo negatywnych rzeczach w swoim życiu. Już tak na początku w kwietniu wejdziesz, tak? Że się bardzo będziesz skupiać na tym, co jest takie i w swoim życiu ogólnie, na świecie, takie co się nie udaje, tak? Tutaj trzeba wybaczyć w tej karcie i sobie, i ludziom, którzy cię skrzywdzili tak naprawdę. Najlepiej by było. Bo ten żal do siebie jest ogromny. U ciebie będzie rak. Czasami będziesz myśleć, że to przez ciebie coś mogło się wydarzyć, tak? Ale to nic nie zmieni, po co ci to? Bo tak naprawdę każde szczęście i nieszczęście ma swój powód, tak? Reason. I teraz tak, to właśnie to, czego tutaj nie wiesz. Myślę, że ja prosiłam, żeby to było tylko zdrowie i tylko miłość, ale tu się połączyło, czuję. Tu jest tak, że ty pewnych rzeczy nie rozumiesz, nie znasz odpowiedzi, krzyczysz, nie masz tych odpowiedzi, a musisz jedynie wiedzieć, że wszystko ma swój powód. Coś, co teraz ci się nie udaje, tak miało być. Za jakiś czas będzie dobrze i będzie dobrze. Tutaj dla ciebie mówi o tym koło fortuny, z każdej smutnej sytuacji widzi się tak jakby obronną ręką, się zakręci, będzie dobrze, tak? Zawsze jest jakiś progres, zawsze jest pozytywna strona, zawsze jest pozytywna zmiana i to potem przyjdzie do twojego życia, tak? Coś pozytywnego, wyjdziesz z tej energii smutku i tutaj masz przyszłość, tak? Przestaniesz się martwić. Może kupisz nowy samochód i przestaniesz się martwić, a może wyjedziesz gdzieś w podróż, albo będziesz planować wakacje, albo w ogóle zmianę miejsca zamieszkania na stałe. Bynajmniej się przestaniesz martwić, to bardzo dobrze. Staniesz bardziej takiej w praktycznej energii, bardziej takiej raku tu i teraz, będziesz patrzył tak jakby co dla ciebie najlepsze, co dla twojej rodziny najlepsze, dla ludzi, na których ci zależy, tak? Będziesz doświadczał i patrzył, jak już wyjdziesz z tej energii smutnej, piękne strony swojego życia. Bo o tym mówi Królowa Denarów, która dla mnie jest jedną z najpiękniejszych osób. Ona jest idealna, tak naprawdę. To jest wszystko w niej. Nie tak jak Królowa Kielichów, że tylko kieruje się sercem, czasami zapomina o sobie. Ta kobieta jest idealna. Ona jest idealną matką, żoną, partnerką, wszystkim. I teraz tak. Jeżeli tutaj po tym smutku przejdzie dla ciebie ten dobry czas, myślę, że zapomnisz, nie w którym momencie w kwietniu, to pewnie zależy dużo od ciebie. Czym szybciej się pogodzisz z jakimiś stratami, z jakimiś nieudanymi sprawami, za tym, że ktoś cię oszukał, że coś się nie zadziało, tak jak po twojej myśli, czym szybciej to zrobisz w kwietniu, tym szybciej przyjdzie dobry czas. Sam na to pozwolisz. Bo to, co cię trzyma, to emocje i myśli, tak? A jak widzisz, to myśli negatywne. Smutne myśli, negatywne. Nie mówię depresyjne, ale bardziej tak jakbyś wybrał myśleć negatywnie, a optymistycznie, to tak jakbyś wybierał rozważać, analizować, rozkładać na różne atomy, się dopatrywać. Niepotrzebne to. I teraz powiedzmy raku tak. Dla ciebie jaka jest tutaj rada? Na pewno przestać tak dużo myśleć i mieć pretensje do siebie, pozwolić, zapomnieć, wybaczyć wszystkim sytuacjom, ludziom i sobie. Jeżeli czegoś nie masz wpływu na coś, czegoś nie możesz zmienić, to po co masz o tym myśleć? Marnujesz czas i się zadręczasz. Się zadręczasz, to te karty pokazują niepotrzebnie, także radą jest taką, przestań się martwić w ogóle, bo to na to nie masz wpływu. Przyjdzie dobry czas i jego wypatruj. I teraz ostrzeżenie to jest takie same, taka jak rada, że jak nie wyjdziesz z tej energii, to przegapisz pomyślnego losu, pomyślności, nie zauważysz tego po prostu.
bardzo łatwo to jest nie zauważyć. Szczególnie jak wychodzisz z takiej energii. No dużo, w dużo sytuacjach musisz mieć wgląd w swoim życiu. I na rodzinę, i na dzieci, i na finanse, i na siebie. Możesz nie zauważyć, że przychodzi to dobre. Wiesz? A ty masz często tendencję do takiego niepotrzebnego zamartwiania się. Odrzuć to tak naprawdę. Wiedz, że nie jesteś sam. Jesteśmy taką mrówetką w tym wszechświecie, tak? Wiem, że dla nas nasze sprawy to się wydają, wow, globalnie wielkie. Ale tak naprawdę, gdybyś spojrzał na to tak z wysoka, zobaczyłbyś, że wiele tych spraw to są takie nieważne pierdołki, co tylko niepotrzebnie zaprzątasz umysł. Tak naprawdę. A są rzeczy ważniejsze. Jeżeli wszystko mniej więcej dobrze się dzieje w rodzinie, okej, wszyscy są powiedzmy zdrowi, tak? Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Najgorsze, jak coś się dzieje tragicznego. A tragicznego nie sądzę, żeby tu miało coś się dziać, żebyś się martwił. Raczej więcej optymizmu dla ciebie. O takie by było dla ciebie jakby rada. Więcej optymizmu. Także w kwietniu życzę ci dobrego czasu, rak? I następnym znakiem z zodiaku, z trygonu wody jest skorpion. I tak, też miłość, też zdrowie i też życie zwykłe. Dobra. Dzięki, rak. Teraz skorpion. Skorpionek. Teraz tak, na początku weźmiemy zdrówko. Dla skorpiona w kwietniu 2022 roku. Zdrowie. Zdrowie, skorpion. Skorpion, zdrowie. Skorpion. Kwiecień 2022 rok. Skorpion. Skorpion, zdrowie. Tutaj to. To. Skorpion. Miłość. Skorpiona w kwietniu. Miłość. Skorpion, miłość. Skorpion, miłość. Nie wziąłam, to będę miała możliwość potasowania i dania wam więcej. W takim razie. Zobaczymy, czy one by chciały się pokazać. A może wszechświat specjalnie je zostawił, że one nie miały się pokazać, ale zobaczymy. Spróbujmy potasować, dać im jeszcze raz szansę. Zobaczymy, czy one będą chciały się pokazać. O! To było ważne, ta była ważna. No dobrze, zobaczmy. Jeszcze jedna karta. Labirynt. Sporo tej miłości teraz macie. No zobaczmy teraz, co w życiu u skorpiona. W zwykłym życiu. Rady, wskazówki, może praca, finanse. Zobaczymy, co tam się pokaże. Skorpion na kwiecień 2022 rok. Skorpion, kwiecień. Skorpion, kwiecień 2022 rok. Bardzo proszę dla skorpiona. Skorpion. Skorpionie, co u ciebie w kwietniu? Kwiecień. 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 Oj, czuję, że tutaj prosiłam, żeby nie było w główce prosiłam, żeby nie było żadnej miłości, bo tu miałoby zwykłe życie, a miłość tylko tu, ale coś ja widzę, nie na darmo te karty tu zostały, tu był przekaz taki, żeby więcej niż trzy wziąć. Czuję, bo tu coś u was w miłości.
Ale dobra, najpierw się zajmijmy zdrowiem. Właśnie, tutaj, kochani, macie okolice biodr i ud, ten takie tyłek, dupa. To znaczy tutaj uważajcie na... Myślę, że tutaj w okolice biodrach to czasami bywa tak, że... co może być takiego? Zła pozycja seksualna, sama nie wiem. Albo może przynajmniej jakieś kurzonki, bo są tam. No, ale bynajmniej uważajcie, nie wszystko, bynajmniej nie wszystko bierzcie do siebie. Jeżeli wszystko jest dobrze, to niczego się nie dopatrujcie. Ale o czymś muszę mówić, tak? I teraz tak, na pewno na stres uważajcie, żeby was ktoś nie denerwował. Ja bym radziła więcej czasu spędzać tam, gdzie jest spokój, gdzie są mniej gadatliwi ludzie w kwietniu, bo myślę, że będziecie bardzo podatni na różne dźwięki. Tak jakby tu rozmawiasz, a nie możesz się skupić na rozmowie, tak i poczułam. Słyszysz tam, gdzieś tam w tle ktoś gada. Ja myślę, że spróbujcie więcej czasu spędzać może na łonie natury, może w miejscach, gdzie nie ma tłoków, ale chociaż przynajmniej ileś tam dni w tygodniu, albo przynajmniej w tym miesiącu ileś. Bo widzę, że czuję taki, jak będzie właśnie dużo ludzi, taki harmider niepotrzebny, przez to będziesz się ty stresować. To bardziej jakby nie ludzie cię będą denerwować, tylko właśnie ich odgłosy, szczekania psów, krzyki dzieci, nie wiem. Takie po prostu poczułam do Skorpiona. Kochani, no i też żylaki, to też ta karta, tak? Tutaj karta to często pokazuje, żeby ja dla tej karty, bo ona tak naprawdę mówi zawsze o układzie krążenia, o krwi, tak? Ale dla mnie to mówi o tym często, że człowiek za mało pije wody i też to się tak stwarza, że jest krew jakby za gęsta, tak? Więc wydaje mi się, to tak samo jak chodzi do kibelka, jak za mało pije, też jest jakaś różnica, tak? Ja bym powiedziała, że może wy powinniście więcej pić, chociaż ta karta mówi o alkoholizmie, żeby na to uważać, ale ja mówię o wodzie. I teraz tak, tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie, to właśnie waga, czasami ciało, skóra, włosy. A ja dlatego tak poczułam, że to chodzi o nawodnienie organizmu, po prostu ja tak czuję. Że powinniście zwrócić uwagę, czy wy za mało wody nie pijecie, ale we właściwy sposób. Nie tylko, żeby ją szklanku wlać i wyskoczyć do kibelka. Tylko o to chodzi, żeby ją sukcesywnie, pomału nawadniać organizm. Jak się pije wodę, żeby nawodnić organizm? Bierzesz szklankę wody i na przykład wypijasz ją przez 20 minut łykami, czy tam coś. I tak co jakiś czas. Czy tam przynajmniej co 10 minut. Ale nie to, że wlewasz i ona przyleci przez organizm i tam nic się nie nawadnia. Bo mi chodzi o właściwy sposób picia wody. Ale w miłości za to, kochani. Tutaj dla nas się pokazuje tak, że ty w miłości potrzebujesz poczuć przynależność, wspólnotę z partnerem. Potrzebujesz, tak, po pierwsze, dobrego seksu, zrozumienia, przytulenia, bliskości. I tak naprawdę zastanawiam się u Skorpiona, kto w jego życiu teraz jest, skoro ty masz takie duże zapotrzebowanie. Wygląda tak jakby większość, może nie dla wszystkich, ale jakby większość Skorpionów było nie do końca w dobrych związkach albo w żadnych, może są singlami. Tak bardzo, bardzo pragną. I tutaj powinniście na pewno uwierzyć w cud, dosłownie, że on nastąpi. Przyjdzie ten niesamowity moment, kiedy poczujecie ogromną więź z kimś, taką synchronizację, tak? Z jakimś związkiem, z jakąś osobą. Poczujecie wtedy to błogosławieństwo od góry, że w końcu do kogoś przynależycie. Dla was jest potrzeba. Źle to by pokazywało, że jesteście w związkach, że tego jakby nie było, tak? A może to jest z jakiejś strony lekcja dla was od losu, że zwracacie uwagę może w relacji więcej na przyjemności, aniż na odczuwaniu się z poziomu potrzeb serca, duszy, tylko żeby zaspokoić ciało. Tutaj myślę, że może być po części, że ty z partnerem, jeżeli masz, to się trochę mijacie. Tak jakby nie było tego połączenia z duszy, tylko więcej tutaj jest potrzeby ognia, tak? Tak jakby to takie było
taka powłoczka tej miłości, a u was coś trzeba więcej. Jeżeli jesteś w związku, to chyba czas by było o to zadbać, a jeżeli jesteś sam, no to ja myślę, że powinieneś spotkać kogo na swoim, w swoim życiu, na swojej drodze w kwietniu. Właśnie jakąś osobę. Może na siłę tutaj patrzę tu, aha, tu widzę, bo tutaj jednak ta miłość jest, tak? Też. Zobacz, tutaj jest karta, karta dwójki kielichów, to jest karta kochankowie. Jedna i druga karta mówi o miłości, wielkiej miłości. W dodatku mamy asa buław, w którym mówi power, od energii. No i jakby nie patrzył, to człowiek i tak tutaj idzie w tym kierunku. Tutaj się pokazuje tak, że ty postanawiasz, skorpionie, w kwietniu coś sobie odpuścić, co ci się tylko wydawało, że ty tego chcesz, że ty to kochasz. To jest całego, z całej takiej potrzeby zapragniesz miłości. I ja tutaj mogłabym powiedzieć tak, masz na przykład partnera, postanowisz w kwietniu od partnera odejść i iść za tą jedyną miłością. Może być, że w kwietniu po prostu poczujecie, że czegoś wam brakuje w waszym związku. Mogą to być takie wielkie zmiany, mogą naprawdę. Osoby, które są w nieszczęśliwych relacjach, mogą tak naprawdę kogoś spotkać, a może już spotkały i chyba całą swoją energię włożą właśnie w tą nową osobę. Bo tutaj masz i kartę właśnie osoby, która rozpoczyna, tak? Idzie w jakąś przygodę życia. One wszystkie tak naprawdę o tym mówią. Ale zostawmy to miłość, bo widzę, że jeżeli chodzi o miłość, to jest wielka, wielka jakaś zmiana u ciebie. Czy tam ze statusu singla na osobę krok od związku, czy w ogóle jakaś kurde transformacja w twoim związku, albo opuszczenie, nie daj Bóg, dla niektórych. Ale jeśli chodzi o inne sfery, to powiem ci szczerze, że tutaj jest bardzo niesamowity, dla ciebie się pokazuje czas, czas, w którym trzeba dokonać jakichś zwrotów akcji, coś rozpocząć, tak? Spojrzeć na jakąś sytuację w pozytywny sposób, bo masz tam na przykład możliwości, o czym mówi as buław, tak? I zacząć podjąć jakieś decyzje, tak? Myślisz, że to będzie szalony dość czas. Jakichś ryzykownych posunięć, tak? Będziesz czuć pasję do czegoś, poczujesz, że masz jakieś cele, tak? I będziesz skoncentrowany właśnie na tych celach i będziesz dążył mimo wszystko tam. Nikt po prostu nie stanie ci na drodze. Poczujesz, że chcesz czegoś nowego, może spełniać się zawodowo w czymś innym, tak? Zaufasz bardzo dla siebie, zaufaj, to jest moja rada dla ciebie, że zaufaj. To, gdzie cię ciągnie, ta pasja, ten właśnie, ten ogień, gdzie on czujesz, że się roznieca, idź za tym ogniem, tak? Możesz tak naprawdę podpisać z kimś umowę bardzo dobrą dla ciebie, czy tam może nie tyle co pożyczkę, ale jakąś taką umowę wiążącą, z której będziesz zadowolony, bo pożyczka to trudno znaleźć dobre strony tej sytuacji, ale jakieś inne, na przykład umowę w pracy, jakieś o dzieło, o coś, tak? Myślę, że czas dobrych zmian. Jest szansa, że wybaczysz komuś, kogo żywiłeś urażce, tak? Myślę, że jakieś zmiany będą dobre. Też nie będziesz się poddawał, ani nie będziesz jakby tracił wiary w ludzi, których kochasz. Dużo będzie wiary w kogoś, kogo kochasz, tak? Nie będziesz poddawał wątpliwości słów tej osoby. Dużo jest tutaj przyjaźni, miłości, zrozumienia. Przecudowny dla skorpiona czas, naprawdę. W każdej dziedzinie życia. Sądzę, że coś nowego ciebie czeka, coś pięknego, coś... Trudno znaleźć o to wszystko, co tu jest, w czymś starym. To tak jakbyś się obudził ze snu chyba zimowego, bo tu dla mnie to coś, co wejdziesz w coś po prostu całym sobą. A w stare rzeczy trudno wejść z taką energią, tak? Że się chce... To coś nowego jest. Inne miasto, inny kraj, inna praca, inne stanowisko w pracy, sama nie wiem. Coś, co po prostu całym sobą będziesz to czuć, jako przygodę życia. Bardzo dobry dla skorpiona tak naprawdę czas, co ci gratuluję. Nie tylko w miłości, ale i ogólnie w życiu. Jakieś fajne tutaj przedsięwzięcia są jak najbardziej wskazane. Radą jest takie, że idź za tym głosem, idź za tym ogniem, gdziekolwiek on cię ma prowadzić. Nie śpij, obudź się.
I teraz następnym znakiem zodiaku z trygonu wody jest ryba. Jeszcze jej tu brakowało, nie? Dobra, chodź tu ryba. Przypłyń do nas. I teraz tak, zobaczymy u rybki zdrowie w kwietniu 2022 rok. Zdrówko. Zdrówko. Ryba zdrowie. Kwiecień 2022 rok. Kwiecień 2022 rok. Ta karta tak na siłę wypada, no niech będzie. Kwiecień 2022. Ryba. O, ryba może spłodzić potomka. Coś tutaj mi tu się pokazuje. Powiem wam szczerze, jakieś nowo narodzone dziecko. Teraz tak, miłość. Zobaczymy, co w miłości. Oprócz ciąż. Ryba. Ryba, kwiecień 2022 rok, miłość. Co w miłości? Ta bardziej romantyczna strona, ale nie tylko, bo każdakolwiek miłość, jaką żywisz do kogokolwiek, może to być w rodzinie. Miłość. No, jednak ta się pokazała. Jednak ona była. I życie. Tak jakby zdrowie i miłość nie było życiem, nie? Ale reszta życia u ryby w kwietniu. Kwiecień. Kwiecień 2022 rok. Ryba. Rybko. Co tu u ciebie? Ryba. Ciekawy. Ciekawy to czas. I to chcieliście usłyszeć. I teraz tak. Uważajcie, moje kochane ryby, na nogi. To znaczy, jeśli chodzi o nogi, to na co tu trzeba by było uważać. Czy tam skręcenia, to ja tam nie wiem. No, ogólnie na nogi. Może na kolana, powiedzmy. Nie każdy, ale patrz, że też tu ryba. No, bardzo zauważyłam, że tutaj też jest ryba. I teraz tak, nogi, to znaczy może nie chodzić za bardzo, tak jak ja łaziłam po rzece 3 dni temu, po takiej lodowatej wodzie, znaczy nawet nie łaziłam, tylko w niej stałam przez pół godziny, co jest jeszcze gorsze, na moje gardło. Bo tutaj te nogi, a tutaj ten pęcherz, to ciekawe. Słyszeliście o tym, że nie siadać, bo może gdzieś wilka załapać na beton, no to ja bym powiedziała nie łazić po zimnym, żeby nie złapać jakiegoś wilka albo ryby. Bo tutaj pęcherz nerki. Bardzo. To jednak uważajcie. Może jeszcze to nie jest czas na kąpiele. Mimo tego, że już będzie woda przykwitać i jest tam, Marzanna się utopiła, ale chyba to nie jest do końca ten czas. I teraz tak. Uważajcie na różne, za dużo alkoholu nie pijcie. To na pewno w kwietniu. I na stany depresyjne. Bo ryba też mówi o stanach depresyjnych. Szczególnie, że mamy tutaj w miłości trochę obwiniania siebie. Myślę, że to coś będzie połączone. Bo zdrowie i miłość to też często ma na nas ogromny wpływ. Ale tak, fajnie, że drzewo, bo drzewo to tak naprawdę pokazuje, to jest karta życia. Tam, w którym znaku wypadł dom, a dom to jest organizm, a drzewo to jest życie, to znaczy długie życie. Myślę, że długo będziesz ryba żyła. Nie tak jak ta w akwarium, ale długo będziesz żyć. I tutaj jest drzewo. Na pewno kasze. Tu już tego przeziębienia mamy sporo w ogóle, tak? Drzewo to ogólnie jest dobre zdrowie, ale jak coś mamy się przyczepić, to czasami mogą być jakieś alergiczne, jakieś astmatyczne, bo to są jednak płuca, tak? Ale nie do każdego wszystko. Mogą jakieś takie być czasami jakieś bóle, ale to przejściowe, nie ma czym tutaj się absolutnie przejmować. Jedynie ten nerki pęcherz, bo statek to też jest wątroba nerki pęcherz, tutaj też jest nerki. To takie jak przeziębienie, tu wypisz, wymaluj,
wami tu się pokazuje, dla ryby. Silnie zaziąb. I teraz tak. Dla ciebie co jest potrzebne, patrząc na te trzy karty od miłości? Ja bym powiedziała, że w swojej trudnej sytuacji znaleźć światło w tunelu. I tak, jeżeli jesteś singlem, to się nie denerwuj. Przyjdzie ten czas, że dostrzeżesz to. Nie obwiniaj się. Nie pozwól, że ktoś cię obwinił, jeżeli jesteś singlem. Niczego na pewno złego takiego nie zrobiłeś, żeby sobie teraz pluć w twarz. Zostaw to. Przyjdzie czas, kiedy w odpowiednim momencie pojawi się ta osoba. Jeżeli coś jest w twoim życiu teraz, a nie wychodzi, to może to nie jest to, po prostu. Gdy będzie właściwe, to ty to poczujesz, zobaczysz to. Będziesz wiedział, że to jest ten jeden jedyny, albo ta jedna jedyna. Na razie, jeżeli czujesz, że jesteś odseparowany, tak, to widocznie może taki czas być w kwietniu. Dla osób w związku. Myślę, że powinniście więź większą zawiązać z tą osobą. Może wiecie się odpowiedzialni, że za mało spędzacie czasu w kwietniu, tak? Może, że nie dajecie jej wystarczająco szczęścia tej osobie. Myślę, że takie myśli to w każdym człowieku są. Niepotrzebnie będziecie się zadręczać tym, że nie dajecie szczęścia może tej osobie w związku. Spróbujcie jak najwięcej być razem. Po prostu. Ile to da radę w waszej sytuacji? Cokolwiek robicie, czemu się czujecie odpowiedzialni za coś i źle, to spróbujcie w jakiś sposób może to naprawić, może z innej strony jakoś. Jeżeli nie masz wystarczająco czasu, żeby z tą osobą spędzać, to może w inny sposób możesz jej to zrekompensować, że ona się poczuje dobrze w tej relacji. Bynajmniej niepotrzebnie tutaj będziecie mieli żal do siebie, tak? I się obwiniali za coś, po co? Powinno wszystko być dobrze, tak? Powinno być wszystko dobrze, jeśli chodzi o miłość. Ale o zwykłe życie, kochani. Widzę, że jest taka sytuacja, z której będziecie uważali, że czas ją opuścić. Może to tak. Ta sytuacja już się dla was kończy, a może będziecie potrzebowali zmienić coś. Może to i to. Bynajmniej postanowicie, że chcecie nowego szczęścia, nowej radości. Będziecie chcieli już opuścić jakąś sytuację, która dla was już nie daje radości. Miejsce, kraj, praca, związek, cokolwiek. Tu nie patrzyliśmy na związek, na miłość, ale jednak ten związek też do naszego życia tutaj jakby się wkrada. Bo widzę, że tutaj jakieś jednak zmiany są duże. Przynajmniej odejście od tego, co dla was nie jest dobre, coś, co nie jest dla was jasne. Jakaś tutaj czuję u was intuicyjnie bardzo, bardzo dużo myśli, bardzo dużo odczuwania intuicyjnie jakiejś sytuacji, tak jakbyście chcieli znaleźć odpowiedź was, obok was, w tej sytuacji, bez pytania kogokolwiek. Co jest dla was może najlepsze? Tutaj widzicie za dużo myśli, trudno jest podjąć te decyzje, ale trzeba się pokierować sercem, nie trzeba się kierować umysłem, myślami, tylko się pokierować w tym momencie sercem, bo widzę, że u was jest dużo takie jakby oceny, ale oceny też są ze siebie, krytycznej tak naprawdę. Lubicie, jak sytuacja jest jasna dla was. Nie lubicie takiego czegoś zamydlonego. Wy lubicie, jak jest coś proste, jasne, bynajmniej w kwietniu będziecie to lubili. Coś, co nie będzie dla was dawać satysfakcji, będziecie chcieli chyba to bardziej odejść od tego, niż to zagłębić. Wolicie być na przykład sami i tutaj z dołu macie kartę, że chcecie tak jakby z tego czasu jak najwięcej czerpać radości, a nie się zamartwiać. To znaczy dla was rado jest o dużą, żeby nie myśleć tak dużo. Nie myśleć tak dużo. Wiem, że bardzo dużo chcesz dużo osiągnąć, ciebie świat materialny jest ważny, lubisz otaczać się pięknymi rzeczami, wygodnymi, mieć fajne rzeczy, tak? Ale jeżeli coś idzie pod górkę, to
nie wiem, albo to trzeba zmienić, masz rację i w kwietniu będziesz mieć rację, no bo samo myślenie, myślenie, siedzenie to nic nie zmieni, to bardziej będziesz w takiej energii smutku, tak? No bo co to zmieni, że będziesz się zadręczać? No nie bardzo. Sądzę, że silniejsze ryby to postanowią odejść od smutku i przestać się zadręczać. Wybiorą jednak jakąś drogę. Na szczęście jakąś drogę wybiorą. Pokierują się tak, tak jak karty radzą, sercem, intuicją i przestać się zamartwiać. Spojrzeć na tego potężnego lwa, to co cię wprowadza w lęk, spojrzeć jako jest i podjąć odpowiednie kroki. Albo się wycofać, albo walczyć, ale nie wyobrażać sobie tylko tej sytuacji. Jakbyś był w lesie, tak ja tu czuję, ryba, i słyszysz, że ktoś burczy i ty myślisz, kurczę, pewnie lew stoi, zaraz mnie zażre. No i nie wiesz tego. To jest najlepsza sytuacja, otworzyć oczy, spojrzeć. Aha, lew, kurczę, uciekam. Albo może to nie lew, tylko po prostu, nie wiem, jakieś małe stworzonko, co potrafi takie dźwięki wydać, tak? To znaczy, że tu trzeba otworzyć oczy na pewno. Spojrzeć w kwietniu, ryba, na sytuację, jaka jest, i wtedy podjąć decyzję. Bo ty z zamkniętymi oczami dosłownie myślisz, analizujesz, coś ci nie do końca się podoba, może praca, a to trzeba sprawdzić, a to trzeba sprawdzić. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy dla ciebie miesiąc, interesujący, bo to wyzwanie, żeby tak dużo nie myśleć, a odejść od czegoś, co cię smuci już od bardzo długiego czasu. Mówisz, że to złe, złe, a ty dalej tam jesteś. Także ciekawy, ciekawy bardzo czas w kwietniu. Życzę wszystkiego najlepszego dla całego trygonu wody. Proszę, skorpionek, rak i rybka. Trzymajcie się. Dziękuję za wasze lajki, komentarze. Wszystkiego najlepszego. Pa, pa.